Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przewielebny księże proboszczu wraz ze swoim wikariuszem, kochani siostry bracia, nadeszła taka piękna chwila, że możemy podzielić się naszym najpiękniejszym darem, bolesnym darem, ale ogromnie ważnym darem na współczesne czasy, mianowicie relikwiami naszych współbraci. I w tej chwili chciałbym odczytać dokument, który zostaje jako dokument prawdziwości tychże relikwii i faktu, że te relikwie zostały przekazane tutaj dzisiaj na ręce księdza proboszcza. Prowincja prowincji świętego Antoniego Paderewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemieł zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce. Niniejszy przekazuje relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Wiecławicach Stałych. Podpisany prowincja ojciec Marię Bogu 19 stycznia 2020 roku. To jest dokument w języku polskim, a tu jeszcze dokument w łacińskim. Ku wiecznej życzy pamięci do archiwum parafialnego. I Pan błogosławić, dużo sił. Bardzo dziękuję ojcu Zdzisławowi Gogoli, także bratu Janowi Ruszowiec za to, że dzisiaj przybyli do naszej wspólnoty z tymi relikwiami. Mamy kolejnych wspaniałych dwóch orędowników, którzy będą przed Bogiem wypraszać łaski dla naszej wspólnoty. Zapraszam ten cenny dar.